W dzisiejszym odcinku Krypto Rentgen postanowiliśmy bliżej przyjrzeć się przejęciu Twittera przez Elona Muska. Z całą pewnością jest to bardzo gorący temat. Cała saga dotycząca zakupu Twittera trwała 10 miesięcy. W ramach tego odcinka chcemy podsumować ostatnie 10 miesięcy działań Elona Muska dotyczących zakupu Twittera oraz podzielimy się naszymi przewidywaniami odnośnie wpływu tej decyzji na rynek kryptowalut. Na wstępie tylko jeszcze przypomnę, że nie znajdziecie tu porad inwestycyjnych, bo takie należy udać się do specjalisty. My tylko wyrażamy nasze subiektywne zdanie, a jeżeli materiał uznajecie za wartościowy, zachęcamy do lajka, subskrypcji i komentarza. Tak więc nie przedłużając, zaczynajmy! W styczniu tego roku Musk rozpoczął kupowanie akcji Twittera. CEO Tesli kupował kolejne akcje praktycznie codziennie. Do dnia 14 marca Muskowi udało się zgromadzić 5% udziału w spółki zarządzającej Twitterem. Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, czyli SEC, uważa, że jest to wystarczająco wysoki procent, aby wymagać od nabywcy udziałów publicznego ujawnienia. The Washington Post szacuje, że Musk zaoszczędził około 156 milionów dolarów, czyli około 30%, opóźniając maksymalnie ujawnienie informacji do terminu wyznaczonego przez SEC na 25 marca. Takie zachowanie pozwoliło Muskowi na zakup akcji po niższej cenie. Ludzie inwestujący na rynku nie mogli skopiować jego ruchów, ponieważ o tym nie wiedzieli. Elon Musk swoje udziały ujawnił dopiero 4 kwietnia, kiedy zgromadził już około 9,2% akcji Twittera. Wówczas następnego dnia Twitter poinformował SEC, że zamierza powołać Muska do rady dyrektorów. 10 kwietnia pojawiła się wiadomość, że Musk postanowił nie dołączyć do zarządu. Dyrektor generalny Twittera, Parag Agrawal, poinformował o tym na swoim profilu na wspomnianej platformie. Agrawal zwrócił uwagę na fakt, że Musk spędził tygodnie na tweetowaniu o swoich pomysłach odnośnie Twittera. Parag Agrawal zauważył, że Musk dyskutował o przekształceniu siedziby Twittera na schronisko dla bezdomnych lub dodaniu przycisku umożliwiającego edycję tweeta. Agrawal stwierdził również, że wówczas cele Twittera nie zostały zmienione, a samą rezygnację Muska podsumował słowami: wierzę, że tak będzie najlepiej. 14 kwietnia Musk zaproponował, że kupi Twittera, płacąc 54,2 dolara za akcję. Musk zwrócił się do prezesa zarządu Twittera, Britta Taylora. Musk poinformował, że zainwestował w Twittera, ponieważ wierzy w jego potencjał i chciałby, żeby Twitter stał się platformą wolności słowa na całym świecie. Od momentu dokonania inwestycji Musk jednak zdał sobie sprawę, że Twitter ani nie będzie prosperować, ani służyć temu społecznemu celu w jego obecnej formie. Musk dodał, że Twitter musi zostać przekształcony w prywatną firmę. W rezultacie pojawiła się wyżej przytoczona propozycja zakupu akcji w gotówce. Musk stwierdził, że jego oferta jest najlepszą i ostateczną ofertą oraz wspomniał, iż jeśli jego propozycja nie będzie przyjęta, Twitter będzie musiał ponownie rozważyć jego propozycję jako akcjonariusza. Tydzień później przewodniczący zarządu Twittera, Brett Taylor, poinformował, że Twitter przyjął ofertę Muska. Taylor stwierdził, że zarząd Twittera przeprowadził przemyślany i kompleksowy proces oceny propozycji Muska, celowym skupieniem się na wartości, pewności i finansowaniu. Taylor dodał, że proponowana transakcja zapewni znaczną premię pieniężną i wierzy w to, że jest to najlepsza decyzja dla akcjonariuszy Twittera. Jednym z kluczowych warunków transakcji i finansowania był zapis o zamknięciu transakcji w 2022 roku. Akceptując transakcję, Musk zrzekł się wszelkiej należytej staranności, czyli stracił prawa kupującego do dalszego zbadania stanu firmy przed jej przejęciem. 13 maja Musk stwierdził, że transakcja zostaje tymczasowo wstrzymana w oczekiwaniu na obliczenia potwierdzające fakt, że fałszywe konta rzeczywiście stanowią mniej niż 5% użytkowników. Agrawal opublikował na Twitterze wątek wyjaśniający, w jaki sposób Twitter ustalił tą 5% wartość kont spamerskich. Agrawal nie wierzył w szacowania Muska, powołując się na fakt, że nie można przeprowadzić wiarygodnego oszacowania zewnętrznie, biorąc pod uwagę potrzebę wykorzystania zarówno informacji udostępnianych publicznie, jak i tych prywatnych. Firmy zewnętrzne nie posiadają informacji, które konta są liczone jako MDAO, czyli zarabiający codziennie aktywni użytkownicy. Cały wpis Agrawala Musk podsumował, stawiając w komentarzu emotikonem kupy. W następnym miesiącu Musk złożył skargę do SEC. Musk stwierdził, że Twitter aktywnie opierał się i udaremniał prawa informacyjne. Wystosowany w liście Musk zagroził, że zrezygnuje z umowy kupna i powiedział, że ma prawo nie dokonać transakcji. W odpowiedzi Twitter stwierdził, że dał Muskowi pełny dostęp do wymaganych danych. 8 lipca zespół prawny Muska powiadomił SEC, że Musk planuje wycofać się z przejęcia Twittera. Zarząd Twittera odpowiedział, że podejmie kroki prawne w celu wyegzekwowania pierwotnej umowy.
Następnie 12 lipca Twitter oskarżył Muska o odmowę wypełnienia swoich zobowiązań. 19 lipca na pierwszej rozprawie przedprocesowej Twitter odniósł swoje pierwsze zwycięstwo z Muskiem po tym, jak sędzia zgodził się na przyspieszony 5-dniowy proces w październiku. 4 sierpnia Musk wystąpił przeciwko Twitterowi. Musk twierdził, że Twitter prowadzi program mający na celu wprowadzenie inwestorów w błąd. W pozwie zespół Muska stwierdził, że ma prawo zrezygnować z umowy, ponieważ twierdzi, że Twitter celowo dokonuje nieprawidłowych obliczeń liczby kont spamerskich na swojej platformie. 23 sierpnia The Washington Post opublikował wybuchową 84-stronicową skargę znanego hakera i byłego szefa bezpieczeństwa Twittera, Petera Zatko. Peter Zatko oskarżył Twittera o okłamywanie Elona Muska w sprawie kont spamerskich oraz stosowanie słabych praktyk bezpieczeństwa, które mogłyby naruszyć poprzednią umowę ugodową FTC. Zespół prawników wezwał Petera Zatko do sądu. Zespół Muska również dokonał zmiany pozwu, aby uwzględnić zarzuty informatora. Na drugim przesłuchaniu przedprocesowym w sierpniu zespół Muska odniósł niewielką wygraną, gdy sędzia częściowo uwzględnił żądanie Muska, aby Twitter dostarczył więcej danych na temat kont spamerskich. 7 września Musk poniósł kolejną stratę na rozprawie przedprocesowej po tym, jak sędzia odrzucił jego prośbę o opóźnienie procesu. Sędzia zezwolił miliarderowi na zmianę jego pozwu, tak aby zawierał on zarzuty ze strony informatora. Następnie, kilka dni później Musk poinformował Twittera o chęci finalizacji zakupu za 44 miliardy dolarów. Zamknięcie umowy z Twitterem pozwoliłoby uniknąć długiej batalii prawnej w sądzie w Delaware. Twitter w tym czasie stwierdził, że będzie nadal dążył do zamknięcia transakcji po 54,2 dolara za akcję, co było pierwotną ofertą Muska. Sędzia z Delaware wyznaczył Muskowi czas do 28 października na dokończenie transakcji. W środę, dwa dni przed piątkowym terminem sfinalizowania transakcji, Musk zamieścił na Twitterze wideo z jego wizyty w centrali firmy w San Francisco. Finalnie Musk kupił Twittera za 44 miliardy dolarów. Jedną z pierwszych znaczących decyzji nowego CEO firmy Elona Muska było zwolnienie 3700 pracowników niemal z dnia na dzień. Takie działanie doprowadziło do zbiorowego pozwu sądowego złożonego przeciwko Twitterowi w sądzie federalnym w San Francisco. Zgodnie z informacjami opublikowanymi początkowo przez New York Times, w czwartek 7,5 tysiąca pracowników Twittera otrzymało e-mail z wiadomością, że ich pracodawca rozpoczyna masowe zwolnienia. Choć wiadomość została zesłana do 7,5 tysiąca pracowników, portale CoinGape oraz Zero Hedge podają zgodnie, że bez pracy została jak na razie połowa tych osób. Masowe zwolnienia nastąpiły tydzień po tym, jak Musk sfinalizował wreszcie swój zakup. W tym kontekście warto wspomnieć, że natychmiast po podpisaniu finalnej umowy Musk zwolnił dyrektora generalnego i wszystkich innych dyrektorów oraz menadżerów najwyższego szczebla, którzy dotychczas sami nie złożyli wypowiedzenia. Nie da się ukryć, że Musk jest wielkim entuzjastą kryptowalut i inwestorem. Przejęcie Twittera przez Muska jest szansą na większą adopcję kryptowalut. Entuzjaści kryptowalut Dogecoina liczą, że to ta kryptowaluta zostanie dodana do serwisu przejętego przez Muska. Już po przejęciu Twittera przez Muska pojawiła się informacja o nawiązaniu współpracy z giełdą Binance. Musk również zdążył wprowadzić możliwość handlu NFT za pośrednictwem swojej platformy. Jeśli Musk spełni swoje obietnice względem tej platformy oraz utrzyma się szczęście Muska do zamieniania w złoto wszystkiego, czego dotknie, to o przyszłość tej platformy i kryptowalut możemy być spokojni. Najbardziej zadowoleni z przejęcia Twittera przez Muska byli posiadacze Dogecoina. Wartość Dogecoina wzrosła z około 6 centów do 15 centów. Podsumowując, widzimy, że droga do przejęcia Twittera przez Muska była dość długa i kręta. Jednak finalnie Muskowi udało się spełnić kolejne jego marzenie. Sami jesteśmy ciekawi, jaka będzie sytuacja kryptowalut i Twittera za pół roku, za rok, po przejęciu sterów przez Muska. Pozostaje nam bacznie śledzić sytuację na rynku, czerpać informacje, wyciągać wnioski i czekać na lepsze czasy. Jeżeli materiał uznacie za wartościowy, zachęcamy do lajka, subskrypcji, komentarza. To tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję Wam za uwagę, życzę miłego dnia bądź wieczoru. Cześć!